Cześć, witam cię w kolejnym filmie z cyklu Twój lat, zanim zepsujesz. Co dzisiaj mamy na podnosiku? Dzisiaj będzie y, dosyć krótki film o akumulatorach. Jakich akumulatorów nie stosować? Może nie, nie jakich nie stosować? Jakiego nie stosować akumulatora do motocykla? Jak je dobierać mniej więcej, żebyście wiedzieli jakich błędów nie popełniać? Więc tak, mamy tutaj na podnośniku taki motocykl, motocykl Barton Hyper 125. Bardzo znany motocykl na naszym rynku, serii 125. Słuchajcie, motocykl był po zakupie, przyjechał do mnie na serwis. Oczywiście akumulator był dentka totalna. Powiem Wam tak, jest tutaj zamontowany akumulator nieodpowiedni, dlatego ten film też między innymi powstaje. Jest założony akumulator za mały niż powinien być, niż zakłada producent. Słuchajcie, ktoś zamontował do, do tego motocykla akumulator o pojemności 5Ah, a powinien być 9. Na pewno większy akumulator niż, niż ten, który jest zamontowany. A za chwilę Wam opowiem o co w tym wszystkim chodzi i z czym się wiąże taki zły montaż akumulatora lub zły dobór tego akumulatora. Opowiem wam teraz moi drodzy, z czym się wiąże zły dobry akumulatora do motocykla. Ja teraz mówię o motocyklach, które mają normalny układ ładowania, nie skutery chińskie czy jakieś tam inne. Skutery 50 o małych pojemnościach akumulatorów typu 4Ah. Słuchajcie, w takich motocyklach już mamy prądnice trzyfazowe, więc to ładowanie jest na pewno większe. To jest silnik wtryskowy, który ma zapotrzebowanie naprawdę dosyć wysoki prąd. Nie mylić napięcia z prądem, bo to są dwa różne parametry. Więc o co chodzi, moi drodzy? Mamy tutaj do zasilania bardzo, bardzo dużo elementów pompa paliwa, wtryskiwacz, cały ECU, światło przednie, tylne, postojowe, kierunkowskazy i jeszcze stop. Jeśli policzymy całą ilość tych elementów pobór mocy tych elementów w całość, to wyjdzie nam dosyć sporo, bo sama żarówka H4, która jest zamontowana w reflektorze ma 55W ona ma pobór około 2A, słuchajcie 21W żarówka od stopu ma jakieś 0,5A plus 5W żarówka, więc jeśli my to wszystko policzymy, plus pompa i te całe, że tak powiem, urządzenia wszystkie, no to bierze się zbierze się, że tak powiem, do kupy dosyć wysoki prąd, który my potrzebujemy. Producent przewidział to, że do tego akurat motocykla musi być zastosowany akumulator o, dwie, o większej pojemności, to znaczy 9 Amperogodzin. Ktoś tutaj zamontował akumulator o pojemności 5 Amperogodzin, co kompletną pomyłką jest. No i jest bezsensem totalnym, ponieważ ten akumulator będzie po pierwsze przeładowany, a po drugie będzie za szybko oddawał prąd, za szybko prąd będzie z niego odbierany, ponieważ poprzez obciążenie tego całego układu. Więc jak widzicie, do zasilania jest naprawdę dużo urządzeń, a pojemność akumulatora jest za mała. Więc pamiętajcie, nie możecie popełniać tego błędu. I montować za małego akumulatora, bądź za dużego akumulatora do swojego motocykla. Bo to też nie jest zdrowe, akumulator będzie niedoładowany. Pamiętajcie, że podczas produkcji takiego motocykla wszystko jest obliczane. Wiadomo, że z nadwyżką, ale no bez przesady, słuchajcie. Nie możemy robić tak, że a mam taki akumulator, to, to, sobie, to sobie go zamontuję. Zobaczcie, i ten akumulator tutaj sobie bardzo fajnie leży. Elegancko można go sobie wprowadzić. Jest uszyty, że tak powiem, na miarę, odpowiedniej pojemności i widzicie, że to bardzo przede wszystkim dobrze wygląda, a spełnia swoje parametry. Tyle na temat tych tego, 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 tego akumulatorów, moi drodzy. Także, jeśli film się podobał, to, to był dosyć krótki film. Jeśli się podobał, proszę o lajki, łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z nowościami. No i lewa w górę, moi drodzy.